wtedy ulica Kolejowa, przynajmniej w ulicy Kolejowej, numer 93, w sprawie przeznaczenia gospodarzy w gminie czy bezprzetargowym ogłoszenia wykazu wykrętywania nieruchomości, to jest nieruchomość w Białce, na rzecz właściciela budynku sytuowanego na tej działce, działka 1951. Też była stosowna uchwała Rady Gminy, numer 94, w sprawie zmian w budżecie gminy. Chodzi o dotacje na wypłatę podatków socjalnych, na zwrot części, czyli na tak zwaną akcyzę, na wypłatę świadczeń alimentacyjnych, na wypłatę zasiłków dla ludzi poszkodowanych w wyniku huraganu, deszczu i przymrozu. 95 w sprawie planu finansowego zalecenia współpracy rządowej oraz zainteresowanych systemami na bieżący. 96 w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2012. 97 w sprawie przyjęcia projektu Rady Planu Finansowej na rok 2012. 98 w sprawie powołania komisji do ustalenia norm użycia paliwa przez pojazdy mechaniczne w pojazdach mechanicznych startu, czyli świadczeń mówiących właśnie gminy Milejów. Numer 99 w sprawie organizacji wykonywania danych w ramach poprzedniego wniosku obrony. Numer 100 w sprawie zmian w życiu gminy, chodzi o dotacje na utrzymanie OPS-u oraz realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej. Numer 101 w sprawie planu finansowego zadań z administracji rządowej oraz innych zadań związanych ustawami na rok 2011. Numer 102 w sprawie ustalenia zadań w zakresie gospodarowania składnikami majątku Polski w gminie Milejów. I umowy wymienione macie Państwo tutaj. Wykonanie mapy celów projektowych z firmą Geobus Węcznej. Chodzi o budowę kanalizacji w Milejowie oraz firmą Bayer. Projekt ukazał na opracowanie koncepcji budowania terenu dla projektu zagospodarowania przestrzeni ulicy Spacerowej w Milejowie. Tym panu Kazimierzowi taką stosowną umowę na projekt w tym zakresie i pod ten program realizujemy w tej chwili. Ja już zostałem się też poinformowany, że termin został wypisany na dworze, czyli 28 grudnia, 30 stycznia. Ten stosowny wniosek złożyć. Umowa z firmą Nightpol wymieniona na zakup materiałów budowlanych, folia z tego piącemy, siatki budowlana, chodziło tutaj o remizę w Zalesiu. Z firmą Biprowik umowa na sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji budowa kanalizacji w Milejowie etap drugi. Umowa z panem Bandorą Kiczem inkluzyjnym na obiektu sądowym na przeprowadzenie oceny i identyfikacji formalnych w ramach umowy prowadzonych w szkołach i przedszkolu na terenie gminy Milejów. Umowa partnerska również odnosi na stronę realizacji inwestycji droga do Schetynówki, czyli program Schetyny Dąbrowa, ten odcinek drogowy. Umowę z panem Rossą na określenie wyceny zgodności gruntowej przejazdu przychodu, to jest wycena podłączenie Biedronki w Kraju, wycena potrzebności. Umowa z mieszkańcami, czyli umowy z mieszkańcami na wykonanie czy na oczyszczanie ścieków w ramach budowy wodociągu, cała grupa umów, umowa z firmą Strukturek z Krakowa na zakup złomu przez firmę. To co mówiłem tutaj o firmowaniu sprzedaży tych zbędnych urządzeń. Umowa zlecenie z agencją reklamową list. Gmina na wykonanie materiału produkcyjnych w ramach projektu. E-gmina budowa później społeczeństwa społecznego. Dwie umowy, które Państwo tutaj nie macie w tym czasie, to jest umowa na dotacyjna na zakup przez gminę śmieciarki, dotacja 200-tysięczna z urzędem marszałkowskim, podpisana stosowna umowa, czyli możemy się ten projekt w nowym budżecie umieszczać, realizować jakby projekt. I umowa podpisana również w urzędzie marszałkowskim, zarządem województwa w sprawie dofinansowania budowy wodociągu górnym plus 47 śródmowych oczyszczalni ścieków. Także też będziemy chcieli przetarg z kolei na budowę tej inwestycji, czy na tej inwestycji ogłaszać w nowym roku budżetowym. Jeśli są pytania, proszę bardzo szczegółowe, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Ktoś z sprawozdania mówi tak? Proszę bardzo. Punkt 6 dzisiejszego porządku obrad i interpelacje rady. Proszę bardzo.
Widzę chętnych do składania interpelacji. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwał w sprawie. A. Przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemu alkoholowych na 2012 rok. Państwo radni z materiału głosowali. Projekt tejże uchwały są przykami. Proszę bardzo, otwieram dyskusję w tej sprawie. Proszę Państwa, chciałem Panią Zofię Grabińską, nie ma Pani Zofię, tak? Jeżeli ma na sali, ma bardzo ważne sprawy rodzinne. Generalnie co do programu, jednego i drugiego, bo macie Państwo wielu powodów ujęcia, jest to pewien schemat, który jest realizowany w gminie od iluś lat, zawsze z niego zdecydować. Tyle powiem o programie. Prosiłbym, żebyście Państwo może bardziej skoncentrowali na właściwych komisjach, Komisji Oświaty, czy nawet budżetowej, jeżeli nam zostanie przedłożony harmonogram, czy preliminarz wydatków, tak to nazwijmy. Tam wtedy można się jakby zastanawiać nad być może celowością niektórych wydatków. To będzie pewien miejsce, czy obszar, czy czas na właściwą dyskusję. Wydaje się tutaj, zmierzam jakby do zamknięcia tej dyskusji, że ten dzisiejszy jakby projekt gminnego programu jednego i drugiego zapewne pozwoli na dokonanie pewnych zmian preliminarzy, też to jest pewne, co naprawdę w ogóle dość uparty, także nie będzie problemu, żeby wrócić do szczegółowego opracowania w obecności proponowałbym koordynatora jednego i drugiego programu Pani Zofii Grabińskiej na właściwych komisjach już przed budżetem i uchwaleniem budżetu. Dziękuję bardzo. Pan Radny Wojciech prosił o głos. Tak, techniczny głos, tak, się nie ma Pani Grabińskiej. Tak. Trzymam tej odpowiedzi, tych odpowiedzi. Ale no, chciałbym prosić może na przyszłość, żeby właśnie też w tym programie, wstępie do tego programu ujmować działalność właśnie tej komisji, też przeciwdziałania problemom alkoholowym, bo ona jest wymieniona, ale właściwie nie wiemy o działalności tej komisji. Na przykład no, ciekawy jestem, czy ta komisja kontrolowała na przykład sprzedaż alkoholu w sklepach. Czy na przykład czy komisja coś występowała w sprawie sprzedaży alkoholu nielegalnego na targu? No, czy tego rodzaju jakieś działania podejmowała? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, przewodnicząca komisji merytorycznej. Może odpowiem od razu. Komisja głównie w tym roku skoncentrowała się na rozmowach z osobami, które zostały przez gminę bądź zawodowców czy komisję skierowane do komisji w celem przeprowadzenia wywiadów i dalszego leczenia. Natomiast w tym roku nie było przeprowadzanych kontroli punktów. Wiem tylko, że więcej tych punktów nie ma, jak to było. I nie przeprowadzaliśmy żadnej kontroli na targu, no bo my nie takich uprawnień nawet nie mamy. Można było, ja mogę chodzić, ale co ja mogę powiedzieć, to może zrobić policja, czy jakaś straż graniczna, jeśli są to przedstawiciele z Ukrainy. Natomiast my takiego prawa nie mamy. Natomiast to, co dotyczy rodzin, wywiadów, to jest to robione systematycznie i w miarę udzielamy informacji rodzinom, w jaki sposób można korzystać z pomocy terapeuty, jak wygląda dalsza forma pracy z daną osobą uzależnioną. I jeśli część osób na pewno nam się udaje wesprzeć tak, że podejmują leczenie,
ale nie wszystkie. Część chętnie korzysta, głównie kobiety korzystają z pomocy terapeutki, by wspierać swoją rodzinę. Trudniej nam jest z osobami uzależnionymi, mam na myśli mężczyzn, którzy nie bardzo widzą taką potrzebę, bo ktoś, kto jest w załogu, nie bardzo chce się leczyć. Jest to chora głowa, a nie żołądek. To też bardzo trudno leczyć. Dziękuję bardzo. Że są te z tak zwanego kapsłowego, pochodzi z opłat, które płacą legalnie sprzedający alkohol na terenie naszej gminy. Natomiast sprzedaż nielegalna na targu powoduje zmniejszenie tych przychodów i tym samym może ograniczyć ilość punktów sprzedających. Więc uważam, że to należy do komisji. Absolutnie zgadzam się z panią przewodniczącą, że nie do roli samej komisji należy chodzenie po targu, ale jeżeli taki problem jest, a jest się tą komisją, to jednym z elementów jest zawiadomienie odpowiednich służb, aby przeciwdziałać sprzedaży takiej i utrudniać taki proceder. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Przyjęcia gminnego programu profilaktyki rozwiązania rozwiązywania problemów alkoholowych. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego programu? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jeden. 13 za, 14. Następna uchwała to jest w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok. Proszę bardzo, otwieram dyskusję w sprawie. Zatem kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymuje. Tak, myślę, że nie będzie wielkich naruszeń dzisiejszego porządku obrad. Mamy tutaj pana pracującego w ODR-ze i chciałbym się przedstawić być może kilka słów jako przerywnik. Proszę bardzo, nie rozumiem. Chwileczkę tylko, żeby nie zabierać czasu. Myślę, że część z państwa mnie zna. Nazywam się Tomek Majn, pracuję wśród doradztwa rolniczego. I do tej pory nie uczestniczyłem w sesjach, ale myślę, że coraz częściej będziemy spotykali tutaj panu przynosi pana wójta. Będę w tych naradach uczestniczył. Także można mnie też spotkać w Łęcznej, w budynku Urzędu Pracy, w tym sali pokoju 303. Tutaj też mam w gminie dyżury, Berto. Także jakby ktoś chciał jakieś porady dotyczące rolnictwa, to zapraszam. Od stycznia myślę, że zaczną się też szkolenia dotyczące i branżowe dotyczące rolnictwa, a od 15 marca wypełnianie wniosków obszarowych, także myślę, że jak ktoś chciał skorzystać, to także zapraszam. W gminie też we wtorki i właśnie
budynku Urzędu Miasta. Także tyle ja. Dziękuję bardzo. Myślę, że jakieś pytania miałem. Tutaj nie? Dziękuję bardzo. Wracamy do podejmowania uchwał. Następna uchwała C w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milejów. Mamy projekt tejże uchwały. Proszę bardzo, otwieram dyskusję w sprawie tejże uchwały. Jeżeli są jakieś drobne niejasności, to też proszę pytać. Mam przekonanie, cały szereg tych uchwał, prawie jedną brzmiącą. Dalszy ciąg. Nie widzę chętnych do zabierania głosu. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Milejów? Proszę, projekt C. Proszę bardzo, pan radny Kurwałek. Wszystkie uchwały są takie same, tylko zmieniają się numery tych działek. Tak. Wcześniej, jak państwo wiecie, żeśmy podejmowali decyzje, bo te działki były tak jakby przez 2 lata odnawiane, wskazane, przekształcenia tych działek z rolnych na budowlane. Wszyscy wiemy, o jakie działki chodzi, tylko w czasie podkreślenia to może samo nazwisko odczytać, a działki po prostu były produkować. Oczywiście, z tym, że nie możemy tego w jednym bloku głosować, nie wszystkich działek, w każdą uchwałę jednak musimy odrębnie. One się tylko różnią numerem działki i tym dodatkiem graficznym, tym mapką, ale jednak nie jest to jedna uchwała i musimy wszystkie po kolei. W tej chwili mamy uchwałę C. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Teraz po punkt D, uchwała w sprawie stwierdzenia zgodności zgłoszonej do uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Milejów z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Milejów. Jest to, tak jak mówiłem, 12 tychże uchwał i wymieniamy po kolei. To będzie uchwała w sprawie stwierdzenia zgodności zgłoszonej do uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Milejów z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Milejów. I tutaj w paragrafie pierwszym to dotyczy działki w miejscowości Milejów Osada, działka numer ewidencyjny 106 łamane przez 3, jest zgodny z ustaleniami i tak dalej jak tym. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Następna uchwała tej samej treści dotycząca działki w miejscowości Milejów Osada. Działka numer ewidencyjny 539/1 i dalej treść uchwały jest jedno brzmiąca. Proszę bardzo, pan radny. Dziękuję bardzo. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Podobna uchwała w sprawie działek położonych w miejscowości Milejów Posada, działki numer ewidencyjny 417/49. 417/50, 417/45
417-357, 417-351, 417-352, 417-355, 417-48, 417-56, 417-36, 417 łamane przez 4. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Sprzeciwna uchwała została podjęta jednogłośnie. Mamy dalej następną uchwałę. Przewodniczącą działek miejscowości Leju Posada. Jest to działka. Numer ewidencyjny 119 łamane przez 21. Dalsza treść uchwały. 190/21. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Następna uchwała z uprawy działki położonej w miejscowości Białka. Jest to działka o numerze ewidencyjnym 105. Tak, jest zgodna z ustaleniami. Tak dalej. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dalej. Działka położona w miejscowości Białka, numer ewidencyjny 198 i działka 244. Jest zgodna i tak dalej, i tak dalej. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Następna działka położona w miejscowości Białka. Działka numer ewidencyjny 1165 i tak dalej. Czyli zgodnie z ustaleniami. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Dziękuję bardzo. Dalej działki położone w miejscowości Antoni Kolonia. Jest to działka numer ewidencyjny 232 łamane przez 7, 232 łamane przez 8. Jest zgodny z ustaleniami i tak dalej. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jednogłośnie ustawienie. Następnie działka położona w miejscowości Wójka Łańckowska. Jest to działka numer ewidencyjny 840. Jest zgodny z ustaleniami i tak dalej. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Następna uchwała w sprawie działki położonej w miejscowości Starościce. Jest to działka numer ewidencyjny 441. Jest zgodny z ustaleniami i tak dalej. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Podjęta jednogłośnie. Następnie działka, następnie uchwała w sprawie działki położonej w miejscowości Milej. Działka numer ewidencyjny 739. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jednogłośnie. Następnie uchwała w sprawie działki położonej w miejscowości Jaszczu. Jest to działka numer ewidencyjny 485 łamane przez 2. Jest zgodny z ustaleniami i tak dalej. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta. Teraz mamy teraz Thank you.
przystępujemy do punktu E dzisiejszego porządku obrad i będzie to uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Uległ. I dotyczy to tych uchwał, które podjęliśmy przed chwilą. Jest to projekt E. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytanie w tej sprawie? Pan Wójt, proszę bardzo. Państwo zastanowili się, bo ja nie mam do końca zdania na temat niewypełnionej jednej z różnych uchwale i wszystkich uchwał dotyczącej ustalenia wielkości opłaty tak zwanej planistycznej. Czy Państwo nie wypełniono tą jakby pozycję? To jest bardzo ważne, ponieważ bez takiego zapisu uchwała no, będzie nieważna z mocy prawa, bo ona będzie jakby niekompletna. I co to jest ta opłata planistyczna? Dwa słowa wyjaśnienia. Ustawodawca wskazuje na tak jakby obowiązek naliczenia osobom czy podmiotom, na których terenach zmiany zostały wykonane, odpłatności w procentach pomiędzy jakby różnicą działki przed wyceną i po wycenie. Zakładamy, że zabudowy zarządzający z pola